Bardzo przydatnym przedmiotem w naszym życiu jest klucz. Bez niego nie możemy wejść do wielu miejsc czy wyruszyć w drogę naszym samochodem. Warto liturgię słowa w kościele też odczytywać w pewnym kluczu, znaleźć jakiś charakterystyczny moment, który pokazuje nam, co kościół dzisiaj w Słowie Bożym chce nam szczególnie pokazać. I ta niedziela mówi nam dzisiaj w sposób konkretny o miłości Pana Boga, bo zarówno w pierwszym czytaniu z księgi proroka Ozeasza, Słyszymy słowa Miłości, pragnę nie ofiary. I również Pan Jezus powtarza te słowa w odniesieniu do uczonych w Piśmie i Mateusza, mówiąc, że chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Miłosierdzie jest czymś konkretnym. Nie wystarczy go tylko poznać, trzeba również w nie wejść. Do tego zachęcał arcybiskup Grzegorz Ryś w czasie tegorocznego spotkania z młodymi Nalednicy, aby nie tylko poznać istotę Pana Boga, ale również w nią wejść konkretnie. Tak jak Jezus, który dzisiaj wchodzi do domu celników i grzeszników, aby zasiąść z nimi do stołu, zjeść z nimi posiłek i pokazać tę prawdę, którą wyraził słowami, że jako lekarz przychodzi do tych, którzy się źle mają. I dobrym świadectwem wejścia w tajemnicę i w plan Pana Boga jest przykład Abrahama. Święty Paweł mówi o nim, że on. Wbrew nadziei, uwierzył nadziei. Nie do końca poznał zamysłu Pana Boga, ale wbrew nadziei uwierzył, wszedł, nie czekał, nie rozmyślał, nie kalkulował. Może dzisiaj to Słowo Boże nas zachęca do konkretnego kroku. Do wejścia w poziom miłości, niekrwawej ofiary, do wejścia w poziom miłosierdzia, a nie tylko modlitwy składania ofiar, bo to, co w chrześcijaństwie jest konkretne, to często ukryte jest za naszymi drzwiami. I aby otworzyć te drzwi, aby znaleźć ten klucz, trzeba posłużyć się miłosierdziem, którego Pan pragnie bardziej niż krwawej ofiary.